Powiem wam świadectwo. Byłem nieposłuszny mojej mamie. Wymykało się to spod kontroli. Byłem normalnym dzieckiem. Tak jak normalne dziecko, do każdego normalnego dziecka diabeł chodził. Zostawialiśmy mu otwartą furtkę. Przez to diabeł do nas chodził, robił zamieszanie i działy się rzeczy. Byliśmy nieposłuszni swojej mamie, robiliśmy głupstwa. Pewnego dnia poprosiłem mamę, żeby mnie ochrzciła, ale to nie był dobry moment, bo się zawahałem. Ale potem, pewnego dnia, po paru dniach, poprosiłem mamę o to, żeby poprosiła mojego wuja, pastora Artura, żeby mnie ochrzcił. I przyjąłem to do siebie, że jeżeli się chrzczę, to jest nowe życie. Nie ma już starego. Diabeł jest wykurzony z naszego życia i żyjemy. Bez żadnych skrupułów. Żyjemy w wolności. Mówię do was, że bez względu, jaką macie chorobę, czy po prostu jesteście uzależnieni od narkotyków, wystarczy uwierzyć, że Jezus wam pomoże. Przyjść do Niego i powiedzieć: Jezu, ja wiem, że Ty mi pomożesz. Wierzę w Ciebie. Wystarczy powiedzieć do Niego, może być w pokoju, gdziekolwiek. Wystarczy, żeby Niego powiesz: Jezu, ja chcę Cię doświadczyć. Chcę doświadczyć Cię w moim życiu, tak jak ja doświadczyłem Go w swoim. Sąd la karne serwete. Jesus. Amen.